Dzisiaj przyjrzymy się urządzeniu, które ma oferować więcej za mniej, czyli więcej wydruku za mniej pieniędzy. Na moim testowym biurku staje urządzenie HP Intang Wireless 415 i to urządzenie miałem okazję testować przez ostatnie kilka dni. Słuchajcie, na pudełku mamy już zaznaczoną, dość istotną dla klienta informację, czyli tak jak mówiłem, więcej za mniej. Kupując taki zestaw będziemy mogli wydrukować do 15 tysięcy stron w czerni i do 8 tysięcy stron w kolorze. Żeby sobie to uświadomić, wyobrazić jak to wygląda, to dwie ryzy papieru mają mniej więcej 12 cm i to jest 1000 kartek papieru. Jeżeli mamy możliwość wydrukowania 15 tysięcy, no to trzeba tę 12 cm pomnożyć razy 15 i w tym momencie możemy sobie wyobrazić górę papieru o wysokości 1,80 m. Tak więc naprawdę dużo będziemy mogli tą drukarką wydrukować. Urządzenie otrzymuję w ładnie oznaczonym pudełku. Pudełko jest odpowiednio wypełnione styropianem, tak żeby samo urządzenie bez żadnych przeszkód do nas dotarło. Na pudełku również znajdziemy podstawowe informacje, że mamy do dyspozycji możliwość skanowania, drukowania oraz kopiowania. W pudełku oprócz samej drukarki znajdziemy również dokumentację, płytę ze sterownikami. Te sterowniki również możemy bez problemu pobrać z internetu. Znajdziemy również głowice drukujące oraz materiały eksploatacyjne w postaci zasobników z tuszem. Znajdziemy również dwie ważne informacje na drukarce. Z nimi należałoby się zapoznać przede wszystkim i zastosować. Proponuję również zajrzeć do instrukcji, bo również w instrukcji krok po kroku jest to, jak tą drukarkę uruchomić, a sam proces jest banalnie prosty. Na samym początku, zgodnie z tym, co sugeruje nam producent, zanim podłączymy zasilanie, będziemy uzupełniali zasobniki na tusz. Drukarka ma jeden zasobnik na tusz czarny oraz trzy zasobniki na tusz kolorowy. Jeśli chodzi o tusz czarny, to mamy pojemnik na 80 ml tuszu. Jeśli chodzi o tusze kolorowe, to do każdego z nich będzie wchodziło po 70 ml tuszu. Same zasobniki są skonstruowane w taki sposób, że nie mamy możliwości się pochlapać, nie mamy możliwości się ubrudzić. Tak naprawdę bez bałaganu, bez odpadów, bez najmniejszych problemów te tusze będziemy mogli do naszej drukarki przelać. Sprawa banalnie prosta. Odkręcamy zakrętkę, zrywamy zabezpieczenie, zakręcamy zakrętkę, otwieramy sobie dozownik, nakładamy to na taką małą dyszę, która jest w drukarce. Ta dysza powoduje otwarcie właśnie tego zasobnika i wtedy tusz z tej buteleczki będzie nam spływał do zasobnika, który jest zainstalowany w drukarce. Dokładnie to widzimy, jak poziom tego tuszu nam się zmienia i to jest również dla nas wskaźnik, ile tuszu jeszcze mamy w drukarce i jest to również informacja, kiedy będziemy musieli te tusze uzupełnić. Jeśli chodzi o tusze kolorowe, mamy po 70 ml, czyli tyle, ile wchodzi do drukarki. Jeśli chodzi o tusze czarne, dostajemy dwa zasobniki po potężne zasobniki po 170 ml, a więc mając do dyspozycji zasobnik na 80 ml, będziemy mogli go za pomocą tej buteleczki napełnić dwa razy. Kolejnym krokiem w uruchomieniu drukarki będzie podłączenie zasilania. Do dyspozycji od producenta otrzymujemy przewód zasilający oraz przewód USB. Tak naprawdę drukarka ma tylko dwa wejścia właśnie na zasilanie i na przewód USB. Komunikację będziemy realizowali albo właśnie przy pomocy przewodu USB, albo przy pomocy łączności Wi-Fi. Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać, to zgodnie z oznaczeniami, czyli z tym, jak pokazują strzałki, odpowiednio wyjąć ten pomarańczowy element. Służy on tylko i wyłącznie do zabezpieczenia tego miejsca, gdzie będziemy instalowali głowice drukujące na czas transportu. Po wyjęciu tego pomarańczowego elementu rozpoczniemy instalację głowicy do druku czarno-białego, jak i do druku kolorowego. Wszystko jest doskonale oznaczone, tak więc nie ma możliwości, żebyśmy popełnili błąd i zamontowali głowicę odwrotnie. Po zainstalowaniu głowic drukujących zostanie wydrukowana strona testowa. Tą stronę testową wkładamy następnie do skanera i pozwalamy urządzeniu, aby ją zeskanowało, zweryfikowało, czy wszystko jest wydrukowane poprawnie i ewentualnie naniosło sobie jakąś dodatkową korektę, jeżeli taka jest potrzebna. Po tym wszystkim drukarka jest już gotowa do pracy. Sama końcowa konfiguracja drukarki również bardzo prosta, tak samo jak sama jej inicjalizacja. Przechodzimy na wskazaną przez producenta stronę, pobieramy odpowiednią aplikację i w tej aplikacji krok po kroku przechodzimy przez kolejne elementy, które pozwolą nam na podłączenie naszego urządzenia wielofunkcyjnego do sieci bezprzewodowej, a następnie skonfigurowanie i ewentualną weryfikację ustawień, jakie to urządzenie posiada.
Oprócz aplikacji na komputery i laptopy, mamy również możliwość zainstalowania aplikacji HP Smart również na smartfony. Dostępna jest wersja dla urządzeń z iOS-em, jak i dla urządzeń z systemem Android. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z tej drukarki bezprzewodowo, ale nawet więcej niż bezprzewodowo, bo standardowo w swojej sieci lokalnej do tej pory nie mieliśmy problemu z drukowaniem na drukarkach bezprzewodowych wyposażonych w interfejs Wi-Fi, ale teraz dzięki temu, że mamy możliwość zainstalowania aplikacji HP Smart, możemy również na tej drukarce drukować, nie będąc w domu. Czyli dzięki zastosowaniu odpowiedniego połączenia chmurowego, będąc gdzieś poza domem, możemy bez najmniejszego problemu wydrukować sobie dokument, który na przykład aktualnie do nas doszedł. Ja często korzystam z tej funkcji, bo na przykład kiedy dostaję faktury, lubię je od razu drukować, żeby potem mi coś nie umknęło. Do tej pory musiałem kombinować, stosować różnego rodzaju wybiegi typu sieć VPN, żeby móc korzystać ze swojej drukarki domowej. Teraz nie ma do najmniejszego problemu. Będąc gdzieś w terenie, otrzymuję fakturę, wciskam przycisk druku i to automatycznie na mojej drukarce w domu jest wydrukowane. Również mogę za pośrednictwem aplikacji dokonywać skanowania dokumentów zarówno na drukarce, jak i mogę korzystać z aparatu wbudowanego w telefon i dzięki temu mogę skanować dokumenty na przykład smartfonem, a drukować je u siebie w domu zdalnie, czy u siebie w biurze zdalnie za pośrednictwem sieci internet, bez bezpośredniego połączenia Wi-Fi pomiędzy smartfonem a drukarką. Aplikacja zarówno na komputer, jak i na urządzenia przenośne wyjątkowo jasna i czytelna, tak więc nawet osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tego typu urządzeniami, bez problemu sobie z nim poradzą. Reasumując, kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, 3 w jednym, drukuje, skanuje, kopiuje. Charakteryzuje się ono wysoką jakością wydruków, zarówno dokumentów, jak i zdjęć. Możemy drukować zdjęcia. Zachęcam do użycia odpowiedniego papieru, żeby te zdjęcia wyglądały jeszcze lepiej. W zestawie otrzymujemy zapas atramentu nawet na 3 lata pracy. I dzięki temu, że właśnie ten zestaw wyposażony jest w taką ilość materiałów eksploatacyjnych, które mogą nam wystarczyć nawet na 15 tysięcy stron w czerni, 8 tysięcy stron w kolorze, jest to wyjątkowy niski koszt wydruku za jedną stronę. Bez wątpienia możliwość bezprzewodowego drukowania i skanowania z tabletu i z telefonu również jest ogromną zaletą tego urządzenia. Tradycyjnie w opisie filmu znajdziecie link do aktualnej ceny tego urządzenia. Zachęcam również do zapoznania się z pełną specyfikacją techniczną. Również link jest w opisie. Oczywiście zachęcam również do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i odwiedzania strony test.pl.